Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Wieśka. Tym razem wybieramy się w podróż romantyczną, podróż z Keirą. Tak, moi drodzy, będziemy się z nią ścigali. Ona już gdzieś pośpieszyła. Co jest? Gdzie on może być? Mieliśmy się z nim ścigać, a ona chyba uciekła. No chyba przegramy, bo ona tutaj gdzieś uciekła, a my mamy przeciążenie jeszcze w dodatku. Gdzie jest Keira, no? Keira. Piękna muzyczka w tle. Nie ma to tamto. Dobra, dobra, tutaj zakręcamy. Łop! Spadaj, gościu. 350 metrów nam się znowu zmęczył. No to nie moja płotka jest, no. Tam jest jakiś wykrzyknik, to później. Teraz jedziemy na spotkanie z Keirą Metz. Uuu, tak romantycznie. Hej, kopciuszek, bo kark skręcisz. Myślałam, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłan z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam ci za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmi nie jedzą szpik u topców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin jaj tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce... Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Wybacz, jest ktoś inny. No i co z tego? Oj, Geralt, Geralt, jesteś taki staromodny. Położysz się ze mną, chociaż popatrzysz na gwiazdy? Czemu nie? Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwany Lawr. Nie ma jej? Uciekła. Keira, gdzie? Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłomnicy. No, 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 no. I co teraz?
z kolacji nici. Dobra, nauki, nowe zadanie. Jest tu coś w ogóle? Nic tu nie ma. Tu jest jakiś znak zapytania. Zróbmy go. Na razie odpuśćmy tą Kejrę, bo pewnie coś knuje, tak jak tamten zresztą powiedział. Ale nią zajmiemy się później. Tutaj sprawdzimy, co się tutaj dzieje w tym lasku. O nie. Czy wyje znowu? Oj, trochę ich jest. Zablokował się drań. O kurna. Cholera jasna, te wściekłe gadziny, no. Aż ten jest na 8. Gdzie on jest? Ja, dawaj. Ale mnie trochę pocieli. Wątroba wilka jest to. Ja lubię wilki, bo one mają żarcie, także to jest dużo na plus. Wejdźmy tu i zjedzmy coś nieco. Ten chleb gówno daje. Czekaj, jeszcze tutaj jest. Pamiętam, ktoś na Steamie pisze. Licza skóra, dobra. Chodźmy tutaj. Dobrze, jest blisko. Zróbmy to. O, tutaj. O, tu coś jest. I tu był ten. Tu był znak zapytania, nie? Znaczy wykrzyknik, czyli... Czyli coś tu było, nie? Chciał 6 prosiąt, a ty jedno dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No. No, i co z nami będzie? Sam też skwaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to... Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecie, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Gdzie jest ten ołtarzyk? Tu? To będzie jakiś na dupek oszust. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gradomicia, trzęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny? Tu? Niby skąd? Nie odpowiada. Trudno.
Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. To jest jakiś fajny oszust. Czekaj, czekaj, zaraz cię tu znajdziemy, gościeńcu. To było wino. Do szczętu skwaśniałe. Mimo to, kto się wypił, mógłbym pójść za tym zapachem. Iluzja. To ja mam ten iluzję. O, haha. Chyba go będziemy mieć, oszusta. Wow. Jakiś prosiak, kurwa. Co? Ktoś śmie niepokoić moją boskość? O, matko boska. Ja pierdolę. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię. Rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić zsiadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Posłuchaj, nosadłaczu. Albo zadowolisz się tym, co dostajesz, albo to ja skarmię cię kruko. Cholerni reformatorzy. No dobrze, już dobrze. Mogę jeść skromniej, ale tylko do końca wojny. Ja nie dnia dłużej. Mogę go zabić w sumie. No ale z drugiej strony jest sra tam. O, diament. No to był floryny. Trochę mu tego tutaj zapierdzielę. No trochę mało. O, kurtka łowcy nagród. O, dobrze. O, on tego ma. Wszystko, dobra. Idziemy do wieśniaków. Powiem, o co chodzi. Co nowego? Rozmówiłem się z Wszechbogiem. Cztery oczy. I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci. Mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki, Wiedźminie. A, i tak na dowidzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. Dobra. Zakończone. Szybko i bezboleśnie. Mam jakieś skrypty. Dobra. Co gra, panie lasu? Może wykonamy sobie panie lasu. Panie lasu, minus 10, minus 9, ten tu jest niezły. De facto wszystko jest na poniżej. Mamy 2T, moc znaku Quen. Tego mamy dużo tutaj. Miód. Wykonaj przedmiot. Mamy. Kod też wykonaj. Już mamy ten przedmiot. Odwali. Brakuje składników. Jakich dziwnych.
Smoczy sen. No dawaj. Coś to zrobimy. I tu nic więcej nie ma. Schemat stalowy, miecz zimnego oczechu zmii. Służy do walki z ludźmi. Moc przyrost punktów adrenaliny i premia. No ale. Ale to już widzisz, możemy zrobić. To już jest coś. No buty akurat może nie, koniecznie. A, wymagany poziom 12. 13. O, ale tutaj widzisz, zobacz. Kurde. Muszę iść do kowala. Musimy iść czym prędzej do kowala. Gdzie jest tu? Gdzieś rudnik. To nie ma kowala. O kurde, tak daleko jest kowal. A tu chodź. Zajrzyjcie do krypty, mówię wam. Warto. Muszę te miecze zrobić, muszę. Widziałem cię w wyzimie. Dobra, spadaj, koleś. Szybka podróż. Kowal, tu nie ma znaku. O, tu jest. Szybko i po sprawie. Do kowala niczym. Przepisujemy jakieś ogłoszenia. Do kowala. Głupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Zrób coś. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Buty nie, ale... Schemat... Nie, to te też nie. Kurna, gdzie to było? Miecze przecież były. To jest zbrojmistrz, kurna. Kurna, kowal jest gdzie? Tu. Czekaj. Tu. Ale nie no, no kurna. Brojmistrz. No i co teraz? Do tego musiałbym iść. Welen, nie welen, tylko biały sad. On robi miecze. No. Szukasz kłopotów? Sama cię znajdą. No się spadaj. Nie mam czasu na pierdoły. Podgaję. A jak no, przecież... Kurde, no muszę tam się dostać. Czekaj, ale nie, no ja chcę do białego sadu. No i tu. Spotkanie no. Z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza dobra. I na prośbę Yennefer, Geralt... Wiedźmin no coś tutaj nam ścięło, sorki, bardzo mam nadzieję, że już będzie okej. Jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Jest biały sad. Tak, to on tutaj będzie, ten kowal. Potrzebujemy kowala, żeby nam zrobił ten, nie? Dziwnie skacze ten Wiedźmin.
Właściwie jedyna wada, jak w tej grze na razie widzę, to właśnie te skoki. Dobra, tu jest mój przyjaciel, on mi to zrobi. Witam stałego klienta. Czego? Zrób coś dla mnie. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. No kurwa, ten też to ma. Jak zrobić te miecze tam, no? Zbrojmistrz. Bywaj. Czekajcie. No ale... Gdzie ja mogę zrobić te miecze, no? Patrzcie. Broń stalowa, mam schemat. Tylko u kowala, elementy pancerza u partnerza. U kowala. Kowal czeladnik. Kowal lub czeladnik. Broń stalowa. A legenda to co to jest tutaj? Kamień szlifierski. Do w dupę jechał nam, no. Płatnesz, no. Czekaj, no to musi gdzieś tu być przecież, kurna, ten gość. Młyn. Sprzedawca. No nie zrobię tego, no. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Nie wiem. Jak ja to mam? Buty i pancerz to tylko jest. Rękawica, a mieczy nie może on robić. No to jest zbrojmistrz, to nie ten. Bywaj. No dobra, no trudno. Jest tu jakaś misja? No, wszystko załatwione. No coś tu jest, podwójne nawet. To chodźmy tam. Wykonajmy to już. Chodź podka. Sama już nie wiem, nabierać czy nie nabierać. Trochę myśmy tutaj w tym odcinku pobłądzili, no trudno. Nic na to nie poradzę. Ale powiem wam szczerze, ten świat jest piękny w tym Wiedźminie. Niesamowite to wygląda to wszystko, te. O, bajka, jednym słowem bajka. No skoczysz, nie możesz tego przeskoczyć. Dawaj. Kręcisz się jak gówno. Ci zaraz się pokręcę, to zobaczysz. Magia, to miejsce mocy. A nie, to byliśmy już tu, dobra. Jedź, płotka! Oj, płotka, no, dawaj, no. Tule, zobacz.
stado guli. Miejsce mocne. Mogę to chodźcie, powalczymy trochę. Wszystko? Regula. Samo co jest. Punktu mam już. Punkt umiejętności zyskany. Gniazdo guli trzeba je zniszczyć. No co jest? Czy tu są jacyś? To jest słabe, no to drugi poziom jest to de facto nic nie jestem w stanie zrobić. Co tam masz? Nic. Jakieś potwory, no teraz to może zniszczyć. Gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Zniszcz. Nie mamy petard czy co? Petardy. No może tu. To mam ten przedmiot, no. Samą sobie. Smoczy sen też mam. No to czemu on tego nie chce zniszczyć? Masakra do tego jest. Smoczy sen i samą. A jak to? Jak to uzupełnić? No to... Czekaj, może trzeba pomedytować. Dobra, spadamy. Coś tam było jeszcze, no. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu zakończymy. A w następnym pociśniemy sobie jakiś wątek, zaraz wam powiem. No, polecimy już z wątkiem do Pani Lasu, jako jedno z zadań głównych. Także z tego miejsca serdecznie wam dziękuję, no i zapraszam już na kolejny odcinek. Niebawem. Trzymajcie się. Cześć.